A tu do koleżanki z kanału Mydło i Powidło. Nalełem czyściutkiej wody. Wczoraj, bo dziennie nalewam mi nowej. Patrzcie, kurde, co to jest. Niech mi jeszcze ktoś powie, że oni, kurde, z samolotów nie sypią. Przecież to nie jest, kurde, to nie jest normalne takie coś. No, siedzę se tak siedzę. Tu nad tym stawikiem. I się dziwię, jeszcze nikt go nie posprzątał, kurde. I tak myśla i myśla, zajadając czekolada. Orzechowo. I tak słyszę, jak ludzie przechodzą i gadają. Przechodziła tam taka kobieta. Gadała tam z kimś. No i kurczę, powiedziała coś takiego. Ich glaube, ich habe Halsschmerzen. I to już, kurde, mi dało do myślenia, nie? Ona powiedziała, ona myśli, że ona ma bóle gardła. I jak mam bóle gardła, to ja to po prostu wiem. To znaczy, że mnie gardło boli. A ona myśli, że ją gardło boli. Wiecie, mnie to akurat nie dziwi, jak tak chodziła przez 2 lata z majtkami na twarzy. No to może i, kurde, coś zgniło tam w środku. Dobrze, że to jest po drugiej stronie ulicy, bo jeszcze co załapać idzie. No i takie moje przemyślenia. Ona myśli, że ją gardło boli. Ona nie wie tego, ona myśli, że ją boli. No. To jest dopiero ciekawe. To tak samo jak ten ptok. On też myśli, że on kiedyś będzie prawdziwy. Ale on dopiero nad tym myśli. Nie ma lekko. No, mam wszystko posprzątane. Wziąłem te dziadostwo, te pikaczki, kurde, też tam wziąłem, posiekołem. Już poszło do kompostera. Znaczy się takiego innego. Jeszcze trochę jasno jest. No, tu to wywalałem do tego. Zalałem to wodą. Tam naturalnie były witaminy. Teraz mi te pieruńskie pociągi tu jeżdżą jak wściekłe. Witaminy poszły tu, już zostały przysypane też igiełkami troszkę. Tu ściółkuje jak wściekły. Co jakieś ziarnko, kurde, suche trawę znajda, to tam ściółkuje. A widzicie, takie gniazda porobione. I tak to jest, kurde. Zaś nie ma za ciepło dzisiaj, powiem wam. No tak jak było wczoraj. Co mnie tu, kurde? Jakiś krzywy ten trawnik, kurde. Jeszcze zahaczało źdźbło trawy. Tak zimno jak było wczoraj, jeszcze tu nigdy nie było. Tego dnia. Dzisiaj mamy 30. Także 29 maja jeszcze nie było tak zimno, chyba że przed wojną, to nie wiem, nie pamiętam. Przed tymi innymi wojnami może. Ładnie kwitnie to pieruństwo. Nawet nie wiem, co to jest. Może któryś, kurde, albo któraś ogrodniczka mi powie, co to jest. Co do czereśni, powiem wam tak. Po tych deszczach, po tym wszystkim, no wiszą jeszcze, zostały pojedyncze sztuki. Ale tak jak to było zakwitnięte, no nie widać teraz. Tu jeszcze też coś te liście opierdziela, bo dziurki widzę. Ale tak zawsze było co roku. Komuś to widocznie smakuje. To niech je.
każdym bądź razie powiem wam tak, te myślenie, nie, tych ludzi tutaj, to jest kurde takie dziwne i takie całkiem inne, że tego, jo, jak coś kurde się dzieje, to ja to po prostu wiem. Ja wiem, że mnie gardło boli, ja wiem, że mnie noga boli, że plecy mnie bolą, że to, że tamto. A oni nie. Oni myślą, że ich coś boli. Wiecie, o co chodzi? Ich glauben to jest wierzyć. Czyli ja wierzę, że mnie coś boli, coś w tym sensie, ale to się nie da na polskie przetłumaczyć na 100%, nie? No i tak to jest. Tu mnie, kurde, jakoś pikaczka piko. Trzeba to ogarnąć, jak ja tu wpakuję się, kurde, z tym. Ale to trzeba powyciągać odpowiednie sprzęcicha i kurde, to ogarnąć i te krzeczory wszystkie. Tu ledwie co przejść idzie. Dżungla. No. Żegnam się z wami. Bądźcie zdrowi. Dojem czekolada i idę spać. I powiem wam tak. Te sądy w Niemcach, to oni jeszcze jakoś jako tako kumaci są. Oni jako tako są kumaci, bo patrz jakie szyszki rosną nowe pierony. Bo oni stwierdzili, że ten cały gender to pierdoły jakieś są. W Hamburgu sąd. W Hamburgu sąd to stwierdził. Jakoś tam gazeta pisała jakieś pierdoły i tak dalej, wiecie, tym systemem takim, co oni tak jak się chińszczyzną, kurde. A sąd powiedział, nie, nie, to są pierdoły. Wy tu, kurde, kaleczycie język niemiecki i to obojętnie, jaki język by to nie był, kaleczycie go i wypad z takimi pierdołami. Pod tym ostatnim filmem o tym genderze wpakowałem wam tam link do tego. No, nara.